Witajcie moi kochani, dzisiaj mamy aktualizację i nowego interfejsa. Aktualizacja mi się już zrobiła, więc wchodzimy do gry. I co się teraz stanie, tego nikt nie wie. Kupiłam sobie nowe Magic Brushy i są mega fajne, polecam tą firmę. Jeśli ktoś nie wie, to chodzi o szczotki dla konia. Będę je testować w czwartek i mam nadzieję, że wypełnią swoją rolę. A tu mamy nowy ekran startowy, który jest piękny. Tu mamy Lindę, Lili chyba, Alex i kogoś jeszcze, nie pamiętam. Ale widać, że jest nowy kursor, tak? Wow, 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 ale fajnie. Każdego konia na przecenie kupuję. No i apanoczek. Jak widać, to się zmieniło. Widać nam już, ile nam brakuje do danego poziomu. Czyli nie do 16. Ile dynowi brakuje. Osta. Jak widać. I są w ogóle nowe kątki, nowa chodka, przypadek. I musimy nareszcie odciekać, bo żadnego poczucia, na przykład na czasach Mulan, czy czegoś tam, nie ma tego. I musimy jechać aż do Mulan, żeby tą chodkę mieć, a tu możemy piąć, proszę, możemy już. Więc to jest fajne. Dużo. Nie będę już tu przekłamywać, że to mi się nie podoba. Ale na razie to jest fajne. O, można... Puszczamy oczko. O, mega fajnie. Ale fajne. Akurat, poczekajcie. Mi się mega podoba. Tu mamy czat globalny, widzę. Powitanie. Cześć. Roku. Ekspresja. Płacz. Opałosek. Wow, na pewno to skrzydło. Mega fajne. Powiadomienia, tu nic nie ma. Pisaczek jest tu. Chat Global. O, są nowe. Te na pewno je potem kupię. Jak sobie kupię double stack końcy i na pewno będzie wielkie wydawanie, więc czekajcie na to, na moje pieniądze wydawanie. Tryb zdjęć, właśnie. No nic tu się nie zmieniło. Interfejsie. Tu się coś nie da. Ale widać, że dużo punktów. Są animacje napisane tutaj w dołu. I tu możemy te wszystkie rekordy, kolekcje jakieś, karta postaci, dziennik zadań, znajomi, rekordy. No i menu, czyli ustawienia. No i tu jest ta stara ikonka. Można było jakąś więź, którą wybrałam, że tam może było. O, sorki. Kurczę, by się zmienił, ale ta łapka nadal tu jest. Wow, 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 wow. Spróbujmy od wyszczotkowania konia. I tu nam to jeszcze spojrzało, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Kony znalazły. Wykonuję nam polecenie. Wezwanie telefonu, 10 konia. To spróbujmy sobie na razie poklepać. I będę wiązać jakby z Dreamem. Tak go nazwała. Wyczytam mojego palca. Wow! Wow.
ufa twoim umiejętnościom i chce pędzić niczym wiatr. Gdy całujesz, masz go do szybszego trwału oraz jeszcze szybszego trwału. Okej. Okay. Do ląży musimy teraz go. A to jest mega fajne, uważam. Dajmy mu jedzonko. Tylko co pamiętam, nie mam zbyt dużo, ale chyba na miejscu teraz coś mam. Pamiętam. A, muszę podejść bliżej. Co się stało? Nie mogę cię ruszyć. Mogę coś takiego? Dobra. Cało? Co się stało? Nie mogę się ruszyć z postacią. Może coś się stało? Potrzebuję jedzenia, no ale nie mogę nam tego jedzenia dać. Halo, to mogę go konia. Konia? Tylko mało. Naprawdę. Mogę jedzenie tu wchodzić. To ja nie wiem, co się stało naprawdę. Nie jestem pewna. A Palosku, powiedz mi coś. To chyba wezmę podwózkę i potem może się coś okazać. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Jestem trochę zaskoczona, że ECZO... Resetuję grę i może się na to poradzi. Coś takiego. Więc wracam do was za... Ogólnie to resetujemy grę i zobaczymy, czy ten lag, bug, czy coś takiego, coś nam pomoże, czy po prostu dostałam bana na zawsze, czy coś takiego. Jakby takiego laga... parlamentnego, oby nie. Myślę, że to było błąd Wi-Fi, czy coś takiego, a może samej aktualizacji. Więc trochę się boję, szczerze. Bo SSO zapowiem kilka odcinków takich bardziej sami wiecie, kontrowersyjnych. Dużo inni uważają tak, jeszcze inni inaczej. Dobra. Nie rozumiem. Co do tamtych odcinków, to no, one bardziej wybrane, czy mogą być konia, tak, ale nie jestem tego pewna. Dajemy nowe zamieszczenie, ale spróbujemy używać z niego więcej. Interfejs piękny. Mamy doświadczenie tego konia. Proszę. O całe masy. Wow. Teraz dla takiego porównania wsiądę na innego mojego konia z 15 levelem, załóżmy, i zobaczymy, co się stanie. Ogólnie nie prowadzę ładnej stajni, więc proszę, nie zrozumienia. Dla mnie jest ważniejsza rozgrywka niż pozostałe realistyczne SSO, tak zwane. O, nowy też etap wchodzenia do stajni. Hej, jest. Wejdę teraz na uczelni. Nie ma złota. Mogę na nią wsiąść? Mogę. Czyli ma fajne złoto. I Candy ma to wszystko odblokowane, więc zobaczymy. Przyjaźń, polecanie, wyzwanie. Zobaczymy, czy wejdę z nią fajnie. I zaraz się przekonamy. Jak to działa? A te
żeby oswajać swojego konia, trenować, czy wystarczy mieć po prostu tego jednego konia, bądź pycu i wszystko? Prowadź konia, możemy prowadzić go, chodź. Pięknie. Chodź. Wiesz, ten mek sprowadzony nie działa. Włóczę się, ale tak słaba, bym powiedziała. Okej. Okay. Trochę mamy tutaj fragów, albo ja go nie ogarniam. To już nie wiem. Teraz spróbujmy. Nie wiem, tego konia. Pójdź do tego konia. Siądź i pójdź. Andy. Podążaj. On będzie jedać, ale to jest mega fajne, realistyczne, efektowe. Takiego odcinka na pewno by się przydało. Działa. Jeden like. Tak. Okej. Podejdź do tego konia. I co? A co dziwne. Transport. No i te normalne. O, widać nowe odcinki czatu. Muszę działa. I ruch specjalny nie jest kupny, więc interfejs daje im interfejsowy nowemu 7 na 10, bo niektóre rzeczy mnie naprawdę denerwują. Słuchajcie. Mi się wydaje, jest chyba jasne dla większości ludzi, że mają regulację. Nie wyruszam oczywiście, ale fajnie by było, bo dla mnie złe wsparcie. Teraz, moi kochani, już kończymy, więc papa, moi kochani.